Chyba się już zaczęło. Um, jeszcze transmisja wideo na żywo się rozpoczyna. O, rozpoczęła się. 136. Pytanie: Kto pyta mnie, błądzi. Przemek pyta o słuchawki. Mam pytanie sprzętowe: jakie polecacie słuchawki do Zoom H4N Pro? Czy ma to duże znaczenie, aby korzystać ze słuchawek najwyższej półki? Czy wystarczy jakiś model podstawowy? No więc tutaj na to pytanie oczywiście można powiedzieć, to zależy, a zależy przede wszystkim od tego, czy słuchawek będziesz używał do obróbki i do przygotowywania podcastu do publikacji na tym Zoom H4N, czy tylko do monitorowania tego, co słyszysz i co nagrywasz. Bo jeśli to jest do tej pierwszej czynności, no to, to powinny być te słuchawki jak najbardziej zamknięte, taki rodzaj słuchawek zamknięte i powinny nas jak najbardziej odcinać od dźwięków, które są na zewnątrz. Wtedy wymagane jest coś takiego, żeby po prostu zawsze słychać tak samo było. No i to jest niełatwe i jest to drogie. Bo są słuchawki zamknięte, które są bez tłumienia hałasów zewnętrznych, bez aktywnego tłumienia i one są dosyć tanie, ale no one tak dokładnie nie zamykają i jednak te dźwięki z zewnątrz dochodzą, szczególnie w terenie. No i są słuchawki, oczywiście te takie po 1000 zł, mniej więcej, czy droższe nawet które mają takie tłumienie aktywne dźwięków przychodzących z zewnątrz. Tam po prostu w słuchawkach budowane są mikrofony i one przeciwfazę dają na to, żeby po prostu wygłuszyć te dźwięki. Jest to bardzo fajne i przyjemne, i przyjazne, na przykład w samolocie, gdzie ten szum jest bardzo głośny, albo w samochodzie, jeśli jedziecie jako pasażerowie, albo w metrze, na przykład gdzie dźwięki tych szyn są czasem tak tragicznie wysokie i głośne. Że to daje mocno po uszach i można sobie uszkodzić słuch prawdopodobnie. Więc lepiej mieć wtedy jakieś wygłuszenie albo takie słuchawki. Natomiast jeśli, jeśli to ma służyć tylko do monitorowania dźwięku, bo słuchawki podłączone do Zoom H4N Pro, jeśli w trakcie nagrywania masz je na uszach, no to usłyszysz, jeśli się na przykład wyczerpie bateria, usłyszysz, jeśli się coś przerwie. Usłyszysz, jeśli będzie jakiś brzęk czy jakiś przydźwięk z telefonu na przykład, to wszystko po to te słuchawki się zakłada, żeby monitorować, czyli żeby na bieżąco być z tym dźwiękiem, który jest nagrywany. No i dzięki temu no, to, to, to odcięcie nie jest potrzebne aż tak mocne, aż tak silne, no a szczególnie jeśli jesteś na ulicy głośnej no to to, to już nie, zupełnie nie, nie powinny się odcinać zupełnie od całości otoczenia, no bo i tak ono będzie słyszalne przez słuchawki, w związku z tym, znaczy przez mikrofon, w związku z czym no nie jest to aż tak bardzo potrzebne. W każdym razie słuchawki albo, na pewno nie słuchawki otwarte, bo to są takie, są takie słuchawki, które się zakłada, one są na ogół na uszy w takich gąbeczkach, i one tak nie za bardzo mocno przylegają, tak żeby słychać było dużo otoczenia, i trochę, trochę z tych słuchawek powinny to być słuchawki zamknięte, na pewno, albo pół zamknięte, albo w najgorszym przypadku pół otwarte. No to takie, takie rzeczy mogę Ci tutaj polecić. Daj znać, czy to Ci pomogło, czy, czy w ogóle te, te odpo ta odpowiedź miała dla Ciebie sens. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej odpowiedzi. Do usłyszenia.